No cześć, witajcie. To będzie takie bardzo luźne wideo. Tak, zrobiłam sobie właśnie 9 km marszu, trochę się ochłodziło, teraz na wieczór mamy 33 stopnie. I tak podczas tego marszu mnie naszła taka... Zaczęła myśleć na temat tego, jak ten kanał wygląda, jaka powinna być jego przyszłość. No bo słuchajcie, za niedługo, jeśli się uda, no to ten kanał dobije gdzieś do 5000 subskrypcji, za co oczywiście z tego miejsca Wam bardzo dziękuję. I to przede wszystkim dzięki Wam, bo to Wy tworzycie ten kanał, bo gdybyście go nie oglądali, gdybyście nie komentowali, nie dostawiali interakcji, no to po co to wszystko robić? Wszystko, co robię i jak robię, to zawsze się zastanawiam, co ja jako konsument, jako użytkownik chciałabym usłyszeć na temat danego telefonu, zegarka czy słuchawek. Zresztą ci, którzy są ze mną od początku, to pewnie wiedzą, że na kanale pojawiają się rzeczy, które kupuję sobie sama i te, które po prostu sama chcę mieć, tak? Jakoś nie mam takiej filozofii, żeby brać wszystko, co popadnie. I też zaczęłam się zastanawiać, jak to w przyszłości powinno wyglądać. Dzisiaj rano odbyłam rozmowę z takim... z osobą... nie będę mówić jakiego niku, ale... z Remigiuszem. Jeśli on ogląda ten film, to go pozdrawiam. Remigiusz ma Vivo X100 Pro z Chin. Ja mam Vivo X100 Pro z Czech. Zresztą nawet nagrywam się teraz na Vivo. To bardzo luźny film, po prostu nagrywany na zewnątrz, bez żadnego mikrofonu, nic, tak po prostu jak siedzę. No i tak zaczęliśmy rozmawiać, tak? Co można by innego wziąć? Do czego porównać Vivo? No i temat szedł na chińskie telefony, tak? Na Vivo X100 Ultra, na Oppo Find X7 Pro. No i tak się właśnie zastanawialiśmy, jaki telefon wziąć. I to było też takim punktem zapalnym, bo jak to powiedział Remigiusz, wiesz co, nie ma takich porównań za dużo na polskim YouTubie. I tak się zaczęłam zastanawiać, czy interesowałyby Was recenzje telefonów z Chin, czyli telefonów, których nie ma oficjalnej polskiej dystrybucji. Ja oczywiście wtedy nie planowałabym kupować wszystkich telefonów, jakie są dostępne w Chinach, a których nie ma w Polsce. Jest to bardzo proste, ponieważ też nie wyobrażam sobie, żebym potem to jakimś stopniu odsprzedała, tak? Zresztą to jest jedna z tych rzeczy, która mnie blokuje przed zamawianiem typowo telefonów z Chin, chociaż Mi 11 Ultra sprzedałam tutaj na Malcie bez problemu. Ale Mi 11 Ultra był też w sumie wyjątkowym telefonem i w sumie tak trochę żałuję, że go sprzedałam. To taka moja dygresja. I oczywiście mam jakieś obawy, co będzie, jeśli ja na przykład zamówię dany telefon, a on się potem nie odsprzeda, albo sprzeda się za marne pieniądze, tak? No bo jednak w jakimś stopniu to są koszty. Ale tak patrząc na Vivo X100 Pro i na to, co potrafi ten aparat, to nie ma za dużo sprzętów, które są na przykład w stanie stawać z nim w szranki, tak? Fotograficznie oczywiście jest Huawei 70 Pura, jest Xiaomi Mi 14 Ultra, ale sami wiemy, jakie te sprzęty mają ograniczenia i też w jakich są cenach, tak? Jeśli chodzi o polski rynek. A też wiemy, jakie ceny ostatnio narzucają nam polscy dystrybutorzy, jeśli chodzi, jakie mamy ceny na przykład w porównaniu, przykładem dobrym jest Honor, tak, w polskiej dystrybucji, a Honor z Niemiec, jaka jest różnica w cenie. Tak się po prostu zaczęłam zastanawiać, jak byście podeszli do tego, gdyby na kanale zaczęły pojawiać się telefony nie tylko z polskiej dystrybucji. Jak się na to zapatrujecie? No i też, co na przykład byście proponowali w takim razie jako następne, jeśli chodzi o Vivo X100 Pro? Ja na ten moment jestem z tego telefonu dość zadowolona, ale wiadomo, że kanał kręci się dalej, nie? Więc coś by wypadało zamówić do porównania. Czekam na Wasze odpowiedzi, na Wasze komentarze.
No i co? Widzimy się w następnych filmach. Cześć!